Na Wzgórzu Zamkowym kibice piłki nożnej obejrzeli kolejne spotkanie polskiej reprezentacji podczas Euro 2012. Pod gołym niebem wspólnie przeżywali każdą akcję meczu Polska-Rosja. Tym razem kibicom sprzyjała pogoda. Po pierwszej połowie część nadal wierzyła w zwycięstwo Polski, inni chcieli odsyłać trenera Franciszka Smudę do domu. Końcowy remis załagodził bojowe nastroje lubińskich fanów piłki nożnej. Mecz Polska-Rosja wywołał wiele skrajnych emocji. Od zbiorowego oburzenia po wybuchy radości. Najpierw był smutek, po tym jak w pierwszej połowie Rosjanie strzelili gola, lubińska strefa kibica na długo ucichła. W przerwie meczu kibice jednak nadal wierzyli w zwycięstwo Polski. Ładnie grają, kibicujemy, wygramy, 2-1 dla Polski, jest dobrze. Troszeczkę niedosyt, ale będzie lepiej, mamy nadzieję, w drugiej połowie. Dobrze jest. Tam może jakieś akcje mieliśmy porządne, ale w ogóle dobrze. Kto wygra? Polska! Wynik jeszcze nie był przesądzony i choć większość nie chciała wierzyć w porażkę polskiej reprezentacji, niektórzy dokładnie wiedzieli, kto byłby odpowiedzialny za ewentualną przegraną. Smuda do domu. Podczas drugiej odsłony spotkania Wzgórze Zamkowe jakby ożyło. Wszystko za sprawą dużo lepszej gry gospodarzy spotkania. I udało się, Kuba Błaszczykowski zdobył bramkę dla Polski. Polska! Biało-czerwoni! Jak zawsze jest porządek. Jest gitara. Mogło być lepiej. Dobrze, że jest remis. Polska naszym zdaniem lepiej grała. Tak, zdecydowanie. Ale czekamy teraz na mecz z Czechami i na pewno wygramy. 3-0 nasz typ. Następny mecz polskiej reprezentacji w sobotę. Decydujące o awansie spotkanie będzie transmitowane w lubińskiej strefie kibica na Wzgórzu Zamkowym. Ulica Kibica, jednodniowa strefa Kibica i mecz muzyczny Polska-Czechy. Takie atrakcje przygotowano dla Legniczan na czas Euro 2012. 16 czerwca, kiedy nasza drużyna zagra mecz z Czechami, w Legnicy także zostanie stoczony mecz, ale muzyczny. Mecz muzyczny rozegrany zostanie na dziedzińcu Akademii Rycerskiej w sobotę 16 czerwca, w dniu, kiedy nasza reprezentacja zmierzy się z Czechami. Początek o godzinie 17:30. Jest to jak najbardziej związane z emocjami, które nam towarzyszą w wczorajszy piękny mecz. Myślę, że jeszcze bardziej podkręci emocje przed kolejnym meczem Polska-Czechy. To jest dokładnie w tym samym dniu, kiedy będzie rozgrywany mecz o 20:45. Tym razem jest to starcie muzyczne. Myślę, że będzie się działo, bo Anna Serafińska, Andrzej Dobrowski, to ze strony polskiej, do tego orkiestra Dęta przy Filharmonii Dolnośląskiej, a ze strony czeskiej tacy artyści, którzy są troszeczkę nas anonimowi, ale myślę, że po tym meczu koncertowym już anonimowymi nie będą, Marii Nowowit, Rakusen i orkiestra Kalera Baresza pod jego dyrekcją. Aby w akcji obejrzeć polskich i czeskich artystów, potrzebne będą zaproszenia. Wystarczy zgłosić się do Legnickiego Centrum Kultury po ich odbiór. Takie zaproszenie trzeba zdobyć i najlepiej zdobyć je u nas w Legnickim Centrum Kultury. Tych zaproszeń jeszcze ciągle jest dość sporo, więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Pomyśleliśmy sobie, że będzie to dobry pomysł, żeby taką rozgrzewkę zrobić przed tym bardzo ważnym sportowo meczem Polska-Czechy, ale żeby złagodzić obyczaje i poznać trochę kulturę naszych sąsiadów. Po meczu muzycznym Polski z Czechami czekają nas następne emocje, tym razem sportowe. Wówczas przekonamy się, kto strzeli więcej goli, czy naszej drużynie uda się wejść do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w piłce nożnej.